Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego, a jest nim... Michał! Siemanko! Prosto z trasy. O kurde, dawno mnie to nie było. Wstałem, godzina 8. Jest ze mną oto ten gość. Kumplu! Co jest, przyjacielu? Co jest, mały przyjaciel mój? Mój przyjaciel, to idź tam, patrz wszystkie rzeczy, no. Idź tam wszystkie rzeczy, kumplu, idź. Zobacz tam wszystkie numery, no. Tak, dać ci jedzenia. No, dać ci jedzenia. Już ci dam, czekaj. Startuję z tej imprezki, ale nic nie zjadłem tu. Nic za bardzo nie było. Pojadę do... Będzie Shell. To będzie Starbucks i skoczę do Starbucksa. Może tam coś przekąszę. Lecimy, kumplu. Yeah. Mamy na szczęście kole, widzę, wiesz? 29 km ciągnie się, kurwa, ta droga słabo. 29 km mam do jednego Mr. Bena i jadę do niego. Pytam, czy mam kawkę. Czy mam czas na kawkę i rogalika? Powiedziałem, kurwa, na kawkę rogalika mam czas zawsze, my friend. Always. Skoczę tam. Później muszę zrzucić, tam rzucę dwa. Piątkę i co on tam mam i tą kiję. Później lecę z Seacikiem do gościa, o jak mu zajechał, do Seacikiem i później lecę na Hanower, ale może mi wystawi Hanower, jakbym wystawił Hanower, to sobie to spokojnie zrobię, zabiorę później, a pojadę do jeszcze do innego jednego klienta pogadać o starych rowerach. Uważę samochody z rok, piszę z nim, a jeszcze go nie widziałem. Taki plan. Ja mam, kurwa, paliwa nie ma. Dwie kreski, muszę się gdzieś zalać. Koło nie. Lusterko tam czeszczy. Poza tym jest dobrze. Jestem, powiem wam, w pięknym... Piękny samochód z dworze. Kia, ale nawet ładna. Myślę, czy nim zjadę na raz, chyba nie, bo jest trochę... Jest trochę wąski, jest trochę niski, wiecie. Może mu zostawię go i podjadę Audi. Audi jest kozak na pełnej. Ładna, kurwa. Mam Audi, wam przytuliłbym. To jest słabe tylko. Ale poza tym jest petarda. Dobra, teraz nie zajebę w nic przynajmniej. Powiem wam, dziwne uczucie, jak się z kimś pisze. Rok czasu, kurwa, nagle go spotykasz. Myślałem, że jest trochę inaczej wygląda, no ale... Perfect! Perfect condition! Co, kumpel? Co, kumplu, cieszy się troszkę? Tam nie, ej, droga! Tu chodź! Pogadałem trochę z gościem, spoko, 28 lat ma. Skurwysyny zarobione. Dobrze jest. Czyli biedę klepie, kurwa, ja pierdolę. Jak mnie ta bieda już wkurwia, to... Co jest, przyjacielu? Widzisz, jak jest? Wejdziesz sam, czy cię wnieś? Chyba nie wejdziesz, co? Nie chcę ci się nawet spróbować. You don't even try! Chodź! No, chodź, cię wrzucę. Chodź, ty mój ci. Chodź, ty mój ciężku. Chodź, ty tu wrzucę, kumpu. Skakuj, przyjaciela. Tu mam tak.
A, to nie dla ciebie przyjaciel. This is food. Kupiłem coś takiego, zamiennik jedzenia. This is food. A ja mam kurwa dobre. Nie było to chyba tanie, bo kosztowało chyba z piątkę. Z 5 euro 25 zł. No. Ale kurwa dobre. Wanila. Hiszpan ma chyba od chuja czasu, wiecie, bo non stop mi wysyła, jak nie TikToki, to na Facebooku stare babcie, co gadają z dziećmi, albo kurwa koty skaczące po oknach. Hiszpan cieszy się, że mi to wysyła, bo ja zawsze mam czas to oglądać. Siadam z moją i oglądamy razem, wiesz? Ogólnie dostaję tak od każdego pracownika 10 filmów dziennie, nie? Typu od Ślązaka. Stoja na rozładunku i czekam na tego ciula i jeszcze go kurwa nimo. Zaraz mu wydupia na łeb. Za chwilę, oczywiście to nie jest napisane, tylko to jest nagrane, jak gościu stoi i go nie ma, nie? Następny film od Zenka. Michał, toż to tutaj bardzo ciasno, a ja przyjechał, jak to nie dał rady. Następny od Hiszpania. Jo, kto to zrobi, jak nie ja, człowieku, kurwa. No i tak wszystko. I od Sztokholma. Kurwa, jebane Niemcy, kurwa, czekam. I od Patrysia. Od Patryka dostaję filmy, Michał. Nie uwierzysz, nie zdążyłem, nie? Nie zdążyłem, ale powiem ci, starałem się z całego serca. Patryk jest największym rekinem tej filmy. Tak to jest. Także chłopaki, nie piszcie mi wiadomości, bo to by było za proste. Wtedy mógłbym sobie samemu po cichu przeczytać. Tylko zawsze się nagrywajcie filmy. Zawsze filmy nagrywajcie. Ja wtedy sobie z całą rodziną, jak siedzę przy obiedzie, a wy mi nagrywacie filmy, to ja sobie wtedy włączam i wszyscy oglądamy. Dobra. Kurwa, począłem się tu gdzieś zalać. Ale wszystko kartą płatno. Tam było. Kurwa, tu nie ma. Wszystko płatność kartą. A problem jest taki, że karty biznesowe mam 2, a 5 lawek. Muszę tych kart nabrać, kur. Nie mam gotówkę. Lipa. Dobra, zrzuciłem się u gościa. Teraz mu włożę coś tam, jakieś turasy. Włożę im już coś długo, nie wiem skąd mają kartę moją w ogóle. Skąd mają do mnie kontakt, ale... Ale włożę im długo. No i jacyś tacy bezosobowi, że tak powiem. Śmigam na Hanower po 3 sztuki. Mile widziana kurwa kawa. Mile widziana. Mile widziany Starbucksik, wam powiem tak, panowie. Starbucksik. I will be very, very happy. Powiem wam tak, sprawa wygląda następująco. Tam moje oczy dopatrzyły Shella. I patrzcie. Szelek i Starbucksik. I właśnie tam jadę na zasłużoną przerwę. Zasłużoną przerwę. Jadę na pełnej. Panowie, nie można tyle robić, że się idzie zajebać. Trzeba mieć dystans do siebie, dystans do pracy. Musicie podchodzić do tego jak Patryk. Imię Patryk zobowiązuje. Hiszpan robi to samo. On jedzie 9 godzin, stoi 13 i po prostu rozkłada dobrze pracę. Tak trzeba robić. Złe żarty, powiem wam. 2,21 za dieselek. Nie no, to kurwa. Chyba na trasie taniej zatankuję. Lecę dalej. Tak tylko Patryka stać na to, żeby sobie tankować. 2,17 zatankował 3 razy do pełnej w dupie. Lecę na następną, a na pewno Szelika znajdę na przy trasie. Mam jeszcze 4 kreski. Gdzieś tam do Hofa dolecę. Na autochofie musiałem na szybko wskoczyć, bo już miałem jedną kropeczkę migającą. Wurst sobie wziąłem, cappuccino Nescafe i na deserek Nutella. Proszę, kurwa. Jakbym nie walczył, panowie,
to bym był ciężkim grubasem, a tak to jestem po prostu zwykłym grubasem. Przyjacielu, zaraz jedziemy i będziemy chodzić. Wiesz, kumpelusiu, no już. Kurwiecuję. Wurst! Jadłeś kiedyś wurst, popie? Jadłeś to pieronie jeden, czy nie? Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Nie ma czasu. Czapek! Czapek, jak to się mówi? Kumplu mój najserdeczny! Nie ma czasu do stracenia! Daj głos! Dobry! Mam go siuma, to kurwa fur nie wiem. Tu mają saloniki dobre, koło Hanoweru, nie znałem tego. Kiedyś się wezmę na handel, ale na razie to nie mam jeszcze tego głowy. Ale kiedyś się weźmie za handel, to sobie tu kurwa zadzwonię do nich. Czy samochodziki czekają? I wezmę, fajna beta, patrzcie, ładna. Nie? Zrobiona ładnie, kurwa, mam taką siódemkę, oglądam. Ale Hiszpan ode mnie miał kupić Mercedesa i kurde, nie chcę jednak kupić, bo kurwa powiedział, że jednak straci to wszystko na alkoholi i narkotyki. Fajna piąteczka, 5-5, kurwa, jeszcze ten powerka, ja pierdolę. Tu jest nas kilku, tam chłopaki są tu, kurwa, nie ma lekko. Dobra, ładuje się 3 przodem, wjeżdżam, bo to się nie ma co kurwa nawet, wiecie, nawet co nie ma ustawiać inaczej, bez sensu. Patrzę, czy jest coś z nami, co chcę mu kupić, ale akurat gościu nie ma, ale wiecie co, szukam, chyba sobie kupię 6 Cabrio, taką jakąś starą, albo Z4, teraz Zenek wziął Z4 i mówi, że kurde fajna, tylko 3-litrową, Z4, mówi, że lata jak samolot, pasowałaby mi, kurwa, znaczy pewnie mi nie pasowała, ale takie małe latawie na lato, żeby sobie trochę tam pofruwać. Nie byłoby źle. Patrzcie na to. Kurwa, lupo elektryczny jeszcze? Co ty gadasz? Nie, to mi się chyba rozmarzyłem chyba. To się rozmarzyłem, no ale dobra. Pięknie to wygląda. Automatic Super Extra V-Power 4x G czerwony. 16 koni na cylinder. Patrzysz i oczom nie wierzysz. Patrzcie, jak się jeździ w wadze. 900 kilo, 1200, 900. Dziękuję, thank you very much. Powiem wam, że taki legalny to jeszcze nie byłem. Pauzy sobie kręciłem, ale mnie ktoś tam przegonił, bo korek był i musiałem odjechać. Powiem wam, na legalu, nie? Na legalu to właśnie Michael, nie? Karta, proszę, jest. Ważę, myślę, że no kurwa, no jest pięknie, lepiej nie może być. Toyota Yaris, BMW 1 i Volkswagen Up. Kurwa, mnie zaraz nie zatrzymali, że jakieś narkotyki przewożyły, tak wagowo to jeszcze nikt nie jechał chyba dzisiaj na tej trasie. Kręciłem 30, ale mnie przegonili i zerwałem ją, no i jeszcze raz, patrzcie jak to wygląda. Patrz, co? Oh my god. Jestem z Ciapkiem, układam powrot. Ciapek sobie chodzi, a ja mam chwilę, żeby powroty poukładać, bo coś kurwa za dużo tego. Ja wezmę najgorsze akurat. Panowie, pamiętajcie, to ja wezmę najgorsze. Może jadę na 8 na sam dół. Dojeżdżam do Holandii i teraz mi wpadł pomysł do głowy. Wiecie co zrobię? Wezmę jakiś zachód. San Francisco. Wezmę Ślązaka Lawetę, bo będę się widział z Zenkiem. Wezmę Ślązaka Lawetę. Tak, wezmę Ślązaka Lawetę, bo mam wziąć od niego 2 samochody. I zawieźć na Belgię, a Zenek poleci tutaj na, zostanie na Holandii. To wezmę i zamienię się na Ślązaka Lawetę. Zobaczymy, jak to śmiga ta, jak śmiga ta nowa automacika. A jak? Dobry pomysł. Dobry pomysły. Dobry pomysł nie jest zły. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Mam szybę, kurwa, brudną jak. Nie będziecie chyba widzieć. Jadę za ciężarówką i taki dym tutaj jest. Mówię, kurwa, jak ona kopci ta ciężarówka. Co ma u góry rurę? I tak patrzę,
No i minąłem teraz tą ciężarówkę, a dalej to jest. Tutaj tak, wzdłuż tego, na środku pasa latają chyba jakieś muchy albo komary, kurwa, ale ja jakie. Słabo to widać. Taki kurwa pas przez cały ten. Nieźle się ciągnie. Lecę z Zenio. Zenia mam, już wam mówię, za kilometr 80 mam Zenia. Uuu, co to leciało? Coś jak moje. So you may. Już wam mówię, gdzieś tu Zenio jest i robię tak. Myczek robię taki zękiem, że się zamienią na lawety, bo mówi, że woli swoje jechać. A ja chcę jechać Ślązaka, bo jeszcze nią nie jechałem. Czyli zrobię dwoma lawetami, którymi jeszcze nie jechałem, będę jechał w ciągu jednej trasy. No i dobrze. A Ślązaka, nie, Ślązaka robiłem kółko, takie w kółko jechałem. Bo tym to chyba kiedyś na rozwózce byłem, a tamtym to nigdzie. Dziś tu Zenek jeździmy na kawkę. Jadę jeszcze do klientów rozwieźć samochód, ale jeszcze wcześniej muszę podjechać do klienta, pogadać z nim. Poznać go osobiście. Zapraszam mnie, żebym do gymu z nim poszedł, ale kurwa, wiecie, ja pójdę, człowiek, jestem zajechany jak Lucky Luke po westernie, kurwa. Zenek, 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 where are you? Jest, stoi tu na środku, kurwa. Zenek stoi na środku i pierdolę. To mi się podoba. Hopie, tam w prawo i miejsca jest, kurwa, ten Zenek to jest, kurwa, rekiny. Kajś ty wiecho, gdzieś ty, kurwa, wiecho. Pieronie jeden, gdzieś ty kurwa wjechał, gdzieś ty chodok wjechał, tu masz na ciężarówkę, kurwa, gdzieś ty wjechał, chłopie, kaś ty wjechał, Zeniu, kurwa, kaś ty pieronie wjechał. Co, jedziemy do Zenka? Patrz jak się jeździ, Zeniu, patrz jak się jeździ, kurwa, nie tam, co ty to masz, ty jesteś przeładowany, chłopie, ja to muszę zgłosić, kurwa, no i TD, kurwa. Przeładowany? No nie, nie? A faga jest, a nie, jak się w CMRC zgadza, to jest dobrze. A powiedz mi, ten drut to taki był, czy wie o tym? Tu ten taki wystaje? Widzisz? No, trzeba by to wziąć. Pięknie to wygląda. Idziemy na kawę, nie? No trochę, kurwa, siedzisz. Siedzisz, kurwa, trochę, Zenek, jak Indianin na kole, kurwa. Dobrze, żeś przejechał, ale widziałem cię skupiony, jechałeś, chłopie, kurwa, elegancko. Fajna ta beta, nie? To jest piątka? Empowerka, no miałem, kurwa. W hybrydzie, a nie, no to dla gejów, ale fajna. Polo też fajne, bierzesz te polo? Słyszałem, że nie gościu nie palący w środku. Słyszałem, Arma mi wyszła, że nie pali, nie palący w środku. Mówi, że piękna sztuka, kurwa. Spłaka jak sprzedawał. A ja mam tutaj pajaka wagę, człowiek, no kurwa. Co ty masz za szefa, kurwa, co ci daje takie ciężkie samochody? Zobacz jak się jeździ. Jak ja, kurwa, za was chłopie szybko robię, kurwa. Jeszcze was wyprzedzę w tej trasie. Czekamy na Franka, ale to on przyjedzie do tego, do pudełka. Tak, Franek jedzie, bo kasę musi mi dać, bo dałem mu kasę, a musi mi oddać. Idziemy na ten, na kawę? Palestyna stawia, kurwa. Pięknie. No, Zenek coś nas, kurwa, zrobił tutaj, ci powiem. Prościej będzie chyba jechać tędy, to mi się coś wydaje. Ale okej. Okay. Ślązak, powiem ci, pięknie się to prezentuje, kurwa, wszystkie obrysówki się świecą. Nie jak ten trup, zaraz kasuje Zenka, chłopie, i mu to zabieram. Uuu, światełka, kurwa, patrz jak to się ładnie świeci. Nieźle, mamy filmy reklamowe. Kurwa, Zenek w wadze siedzi normalnie, tona 200 przeładowany na przyczepce, elegancko się śmiga. Ładnie, ty Ślązak, ty okleiłeś te żółte na tył, na tyle, ten górny pasek, bo tego nie było. Znaczy, w starych lawetach nie ma, ty to okleiłeś, bo jak ty okleiłeś, to ładnie. A jak nie ty, to też ładnie. Wiesz, o którym chodzi? O ten u góry. Ładnie się świeci. Świeci się jak psu jaja, można powiedzieć. Śmigamy do pudełka, zrzucić się i zabieram dwie sztuki i robię rurę spod Carrefoura. Nie, nie zabieram, sorry, nie zabieram. Nie zabieram, tylko po prostu przesiadam się. Jestem u tak zwanego pana pudełka. Pana pudełka jestem. Jeżdżą tu chłopaki od roku.
Ostatnio mój najbardziej intensywny klient, a ja tu jeszcze nie byłem. Musi być ten pierwszy raz. Stąd, no i pięknie. Kurwa, działa. Stare pasatorskie wisite. Wiecie, do niego mówimy. Mówię box, bo tu jest pan box. Driver i zawsze na pogładnie. Dlatego mówimy na niego pan pudełko. Pan pudełko, Mr. Box. Pan Czapek jak czeka, bidny, patrzcie. Tam czeka, popina. Czekałeś, kumplu, tak na pana, czekałeś. Dobry pies, dobry pies. Tak, czekał, wierny piesek, tak? Bardzo dobry, wierny pies, tak jest. Czekaj tu ładnie, czekaj, chodź tu tam zejdź. Trzy sztuki są tutaj. Moja i kurwa ta. Przejebam. Ile tu, a nie pamiętasz ile to jest, na co to jest? To jest ósemki. Dobra, ósemki. A tobie mam dać, a nie, dobra, Zenkowi mam dać. Dobra, Franie, to na łączach, pozdro, dzięki. Dawaj, ja ci wyprowadzę. Czy nic nie jedzie? Będziemy słyszeć, tak? Chyba musisz pociągnąć do przodu. Chodź tu, Czapek. Tu. Stój. Ty jak tam nie śpisz? Co? Śpię, bym cię prawie wyprzedził tego pierwszego dnia. Mówię, myślałem, że będę szybciej. Że będę szybciej w Belgii, w Holandii niż ty, ale chyba mnie wyprzedziłeś 2 godziny. Ja wiem, Szydzia. Ja teraz też miałeś lipeczek, grałeś 5 godzin, nie? Nie, Franek. Bardziej w lewo tu. Tak nie wyjedziesz. Czy chcesz do tyłu całkiem cofnąć i przodem? Aha, no to dawaj, no to śmigaj. Nie, tak to już idzie elegancko. Aha, kurwa. Pojeby, nie? Z tymi motorkami, nie? Odejdź, idź. Tu, ciapuś tu. Tak, idzie dobrze. Na łączach, nara. Tak, idzie, jest dobrze. Sobie nowym sprzętem, powiem wam, no fajnie, kurwa, widać, że to jest nowe. Na razeniu lecę jeszcze do jednego znajomego, co mu wożę samochody tutaj, pogadać z nim parę minut i na Belgię, kurwa, nie wiem, czy tam mi ktoś odbierze dzisiaj. Norbi mówił, że mi odbierze, ale kurwa, nie wiem, czy mu się będzie chciało aż o tej godzinie przyjechać do mnie, nie? To mu to gdzieś zrzucę. Jestem pod salonem, do którego czasami tam coś wożę. Chodź, Czapek, chodź. Powiem wam, że fajnie się jeździ tam. Kurwa, lawetą. Pojdziemy tam są chyba. Kumplu, chodź. Stam. Się nachodzisz dzisiaj, przyjacielu. Kurwa, jeszcze muszę na Belgię jechać. Jaki kurwa kawał. Kurwa, zagadałem się z gościem chyba z godziny. Kurwa, macie. Zrzucę te samochody. Ale powiem wam, że kurwa, no chyba nie wykonam tego planu, bo mi się będzie chciało spać. Chyba zrzucę i pójdę spać, bo to będzie bez sensu, kurwa. Będzie bez sensu. Ile to jest? 1,69, dobra cena. Dojeżdżam do Belgii. Śpiący lekko i kładę się spać. Pozdrawiam do następnego. Myślę, że jeszcze jeden odcinek nakręcę z powrotu. Pozdrawiam.